Hej, cześć, siemanko wam, z tej strony Lukasek, witam was w grze Manor Lords. Jest to kolejny odcinek, z tego co pamiętam, w poprzednim odcinku sobie robiliśmy własną siedzibę, tam budowaliśmy nowy targ. Teraz przydałoby się pobudować nowe domy. Właśnie, nowy targ, tutaj zrobiliśmy jakieś domy. Prawda, poziom drugi. Tutaj poziom drugi wszedł. Poziom pierwszy. Przydałoby się więcej domów tutaj, bo chcę zrobić tutaj takie ścisłe centrum. Ale nie wiem, czy nie zjebaliśmy tego. No, ale zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Co w tym odcinku chcę zrobić? Chcę zobaczyć głównie, ile mamy jedzenia. Jedno mięso, 150 warzyw, 307 jagód, 55 jaj. Czy jak sobie wezmę czas na full? Chcę zobaczyć. Odkryto obóz rozbójników. Fajnie. A jak teraz na przykład bym wziął armię? Dobra. Szybko tą armią. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Zróbmy sobie tak. Wyjdziecie? Tych uczników tu. Tych uczynków tu. O właśnie. W końcu bijemy się. A wy strzelacie w nich? Mamy wpływy. Zrównoważoną postawę sobie zrobimy. A nie widzę, żeby ci łucznicy strzelali. Naprawdę? Nie widać było. Trafi do mojego skarbca. No i dobra, teraz to możemy sobie przejść na własne tereny. Ja bym te tereny, kurde, przejął. Naprawdę, przejąłbym. A niestety nie wiem jak. Znaczy wiem jak. Trzeba mieć wpływy. Póki co się uczę w tę grę. Nie hejtujcie, okej? Okay? No. Dziękuję. Jak umiem tworzyć tutaj te wojsko, to jeszcze jest ze mną okej. Okay. Choć ja chcę na masową wojnę pójść z tym gościem. No. Także tak. Dalej, powróćmy sobie tutaj do miasta. Jak to idzie ten? 149 warzyw, tym jagód, jaj. No i dobra. Wszystko fajnie, pięknie. Tutaj mamy pola. Ja chcę do pola. Z tym, że... Jak to tutaj wszystko wygląda, jeśli chodzi o budowanie? Pasieka. A jakie ja mam tutaj te... Hmm.
Mam traperstwo, teoretycznie więcej miejsca, miejsca, tak. Więcej miejsca z mięsa powinno być. Nie no, mam, żartuję oczywiście. Właśnie, kochani. Ja tu tak pierdu, a mam do was taką sprawę. W sumie najważniejszą, najwyższej wagi. Kochani, mój kumpel wraca na YouTube. I chciałbym, żebyście do niego wpadli. Chociaż na chwilę. Dali mu łapkę w górę, komentarz, suba, jeżeli wam się spodoba materiał. Niedługo wrzuci na swój kanał Let's Play Gameplay z Assassina Valhalla, więc zapraszam do niego. Tutaj teraz widzicie jego kanał. Ja podlinkuję go również w opisie filmu. A my wracamy do gameplayu. Już, żeby nie kombinować. Uprawa żyta. Odblokowuje uprawę żyta na polach uprawnych. Żyto można przerabiać na mąkę podobnie jak pszenica, ale zboże jest wytrzymalsze i można je siać w miejscach o mniejszej żyzności. No właśnie, żyto jest spoko. Nawadnianie. Nawożenie. Piekarnictwo. Uzyskiwanie futer. No się tutaj chciałbym pójść w zaawansowane skórowanie. Jak najbardziej. Co prawda ja wiem, że to jest okrojona wersja, bo to jest Early Access, ale no co tu zrobić? Kochani, według mnie o taka postać rzeczy, na przykład już zrobione miasteczko mi usatysfakcjonuje i nie wiem, co dalej robić tak naprawdę. Więc po tym odcinku, ten odcinek, który będzie, to będzie ostatni z tej gierki, ze względu na to, żeby nie robić tej serii takiej nudnej, bo potem już nie ma co robić, potem już tylko bardziej usprawniamy swoją wioskę, tak żeby wychodzić na plus ze wszystkim, więc nie ma sensu budować więcej niż powinno się. Ale co zrobić, jak nic z tym nie zrobisz, tak? Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak i sobie połączymy jakoś z tą drogą. Można? Zróbmy tak. Tutaj jakoś tak. Bo to już ładnie wygląda, to już ma swój urok, to nie jest taki city builder, że sobie pobudujemy. I to mnie właśnie najbardziej denerwuje w tej grze, że to nie jest takie, you know. Tutaj sobie ja zrobię duże mieszkalne osiedle. Nie, tak. Tak, o. No właśnie. Firewoods. Dajcie mi firewoods. Jakoś tak. Jakoś tak. Bardzo lubię grać w tę grę ogólnie. Bardzo przyjemna jest. Tutaj ryneczek się bardzo duży otworzył. Tamten rynek ja zniszczę, bo to jest niepotrzebne. Jak mamy jeden rynek, to naprawdę niepotrzebne. Ale tam ścisłe centrum może właśnie zrobić takie. Tak się zastanawiam nad tym. Czy jest sens robić tutaj te mieszkalne? Ale raczej nie. Tutaj bym bardziej rozwinął. No właśnie, jakoś tak. Trzy.
jeden dom, właśnie, trzy przybudówki, no tak o. I tutaj już ciasno zacząć. Jak się budują. Im więcej rodzin będziemy mieli dostępnych, tym będzie lepiej. Ale fajnie chmury się nachodzą. No, także tak. Więc w sumie mieliście trochę racji, żeby pograć w to na live'ie. Ale no trudno, no się mówi. W ogóle coś mnie urąbało w nocy w kolano, pod kolanem i swędzi mnie jak... Spokojnie, ja się myję. Żeby nie było, że się nie myję, bo się myję. Oczywiście, że się myję. Właśnie, więcej wołów, tym szybsze budowanie. Przebudówkę. Może zrobić te kury, niby. W ogóle im więcej domów postawimy, tym więcej straganów się postawi. Nie wiem, jak to działa, ale trochę bez sensu. Oni tak i tak chodzą tam. No właśnie, takie domki. Drodzy, ulepszymy. Ulepszmy. Nie to wzgórze, to jest zagospodarowane. Ten dach jest taki bardziej lepszy, jak się ulepszy dom. Zauważyłem, bardziej spiczasty. W sumie więcej rodzin się przyda. O właśnie, a jakbym... Duna trupy, karczma, studnia, tu jest, tu był taki fajny, śmieszny budynek, nie wiem gdzie go znaleźć, Wiktoria, obóz osadników, czy mógłbym go, nie władam tym regionem, aha, a tu? Tak to działa. Aha! Oho! Ja mam tu jakąś rudę żelaza. Mam rudę żelaza. No tutaj mamy bogate złoże gliny. Zobaczmy. To dobrze, że spiżarnia jest pełna. Będziemy mieli jedzenie, warzywa. Dobra, jedną rodzinę jeszcze tragarzy mogę sobie wziąć. W sadzie tą rodzinę, co o tu, to damy sobie, o, do dużego spichlerza. Szybsze magazynowanie będzie jedzenia. Tak mi się wydaje. Chyba. Nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale chyba tak. No, 310. Tak, szybciej jakby jedzenie, tylko nie wiem. Obecnie jest suma towarów. Mamy 5 mięsa, 222 warzyw. Nadwyżka towarów. 2, 206, aha, nadwyżka. Dobrze, niech dołączają. A my... możemy...
Właśnie, tutaj jest duży skład. Ja bym te składy... Ja bym te składy jakoś połączył. Czy zrobił to wszystko na środku, te składy tutaj teoretycznie, bo wtedy oni sobie jeżdżą, cały czas jeżdżą, więc to będzie działać. Powinno działać. Why do I carry this alone? I don't know. Dobra, zobaczmy. Wód podziemnych mi nie pokazuje. To jest żywność pszenica. Parcele mieszkalne, poziom trzeci wyższy. Ej, właśnie, zobaczmy to. Chciałbym zobaczyć sobie mieszkalne, tak. Skoro może sobie ulepszymy na trójkę, ej. Warsztat huczarski wstrzymane. No dobrze, że wstrzymane, bo nie chcę mieć łuków więcej niż potrzeba. Teoretycznie mógłbym mieć. Oni tutaj na polach sadzą warzywa. No, że niech sadzą. Bardzo ładnie to wygląda. Aż sobie przejdę do widoku lorda. Biegnę do was. Do roboty. Do roboty. Właśnie. To ja tu wami steruję. Do roboty. Do roboty. Do roboty, szybciej to ciągnij, szybciej, szybciej. No właśnie. No. Szybciej, gnojki. Ładnie to wyszło miasto, choć ja bym sobie nowego save'a zaczął. Why not? Po prostu na budowanie, nie przejmując się rozbójnikami. Ja wiem, że przegram na rozbójników. Fajnie wygląda to, oto. Berries, berries for the king. Gdzie są te domy budowane? Ładnie to wygląda. Tutaj byliśmy w tym osiedlu. I wiecie, co ja bym tutaj zrobił? Spróbujemy w to pole. Jak wy myślicie? Spróbujemy to w pole. Damy rolnictwo. Tylko my, te pola, będziemy robić troszeczkę mniejsze. Takie... No właśnie takie. 09. Tak. To jest 05. To jest 05. Czekaj, bo to jest po co 100 metrów, tak? 100, 200, 300, 400, 500. 5. O, właśnie takie. Jeden na jeden.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Robimy sobie tak. 0,9. Czy to będzie wydajne? O. Spróbujmy takie. Tutaj sobie zrobimy gospodarstwo. Znaczy, może nie na terenach zielonych, ale tutaj, o, na przykład tu. O, tu. Zróbmy sobie tu to pole. 0,5. Tu sobie zrobimy. Może o tak. Nie, 0,5, 0,8, 0,9, o, 0,1 takie Morgan chce. O, ideolo. Bo już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze tutaj mógłbym dowalić. Raz. Bo to jest 100, aha. To jest jakieś 100 metrów. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Tak o jak dam. 0,1 Morgan. Powinno być spoko, nie? Jeszcze tutaj walnąć takie pole uprawne. Zobaczmy. 0,7, 0,1,4. No, zobaczymy. 0,9, 0,1. Tutaj o jedno więcej. Spokojnie, mogą być, bo będziemy w przyszłości pewnie żyto tutaj robić. Ale no, tak jak mówię, pewnie pokuczę się o nowego save'a, jeśli o to chodzi. I na live'ie będziemy sobie robić różne rzeczy. Dobra, tyle pól starczy. Nie ma co się przejmować. Większość sobie rodzin tutaj przydzielimy. Woła do tego. Będzie spoko, tak myślę. Bardziej rodzin biegnie. Budować mnie. Do roboty, Polacy. Nie będę mówił, ja nie będę skazać w rosyjskim, ja będę skazał w polskim. Это Польша, давай-то, руб-то и... Так, właśnie. Раз, раз, два, три. Так, чтобы две родины zostały. Ludzie, zaprzęg... A, gospodarstwo właśnie, chcę jeszcze sobie... Tak, na razie tak damy. Na razie tak. To można ulepszyć potem na drugi poziom. No dobra, rób to. Zrób to u gór. Widzę, że tyle pól starczy. Bo co za dużo, to niezdrowo, tak? Halo? Rób to mnie tu. Halo? Zaawansowane. Do roboty. A, zaraz. Teraz musimy tak. Jest listopad. Grudzień, czyli brak zasobów sezonowych, podwójne zużycie drewna opałowego, brak opału. Bla, bla, bla. Wiem, wiem, wiem. Ale mają 263 węgla drzewnego. Więc spokojnie. Zima jest. A co on tutaj gościu ten robi? Wypadł mi stąd. Halo? Halo? Coś tu łazi mnie tu. Pola uprawne. No wiem, że tu teraz nic nie zrobią, ale za to ja mogę zrobić tak. Zrobimy sobie podozmian. Będzie tak, u gór. W drugim roku to pole będzie wykorzystane do pszenicy. A potem u gór.
To pole to jest najważniejsze. Więc zrobimy sobie pszenicę. Potem ugór i potem pszenicę. Możemy tak robić. To też pole. Pszenica, podozmian, ugór, pszenica. Tutaj. Czy pszenica? Tutaj bardziej len, no ale może pszenica, podozmian, pszenica. Tutaj też. Pszenica, podozmian, ugór, pszenica. Tyle pszenicy będziemy mieli, że o, ho, ho. Pszenica, podozmian, ugór, pszenica. No i dobra. Puścimy sobie czas aż do stycznia. Marzec, maj, czyste deszcze, regeneracja złóż sezonowych. W lato będą uprawy rosnąć, z tym, że żniwa, orka i sianie upraw. No właśnie. Trochę zbyt późno z tym się ogarnęliśmy, ale zaraz zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na szczęście jedzenie mi nie spada. Dla dobrego. Stała zima, nikogo w mieście nie ma. I tak. Dobra, kochani. Z tej strony był Łukaszek. Do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku sobie zobaczymy, jak nam pole tutaj będziemy sobie testować różne settingsy i tak dalej. Jak to pole będzie sobie prosperowało, jak to pole sobie będzie fajnie prosperować, no to będziemy sobie robić dalsze rzeczy. Na pewno dalsze rzeczy. Na pewno będę chciał złoże gliny tutaj zrobić, ponieważ mamy tego perka, że oto sobie zrobimy. Ulepszenie do głębokiej kopalni umożliwia nieskończone wydobywanie surowca, jeżeli budynek znajduje się nad bogatym złożem. No, jeżeli będzie nad bogatym złożem, nad tym bogatym złożem nie będzie się, to nie będziemy tego, bo będzie tego zbyt dużo. Nie? No, i będzie tego w kij. I zrobimy sobie tego na dwóżkę, będziemy sprzedawać, panie. A jak sobie sprzedamy, panie, to będziemy bogaci, panie. Tak sobie myślę, panie. Chyba nadal nie umiem w to grać, ale zobaczymy. Zapraszam was do kolejnych odcinków. Tak jak mówię, ja jestem Łukaszek. Zapraszam też do Matosa. Tam niedługo pojawi się odcinek. Będzie gdzieś tutaj przypinka w rogu ekranu do Matosa. Kurde, kamerkę w takim momencie mi musiało uciąć. No niestety, lusterkowiec przegrzewa się, już też stara jest ta lustrzanka, że jak świat. Dlatego już nie przedłużając, do zobaczenia. Pa, pa.